Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Serdecznie witam na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium będzie Jezus a margines społeczny. Tak, gdybyśmy tak współczesnym językiem chcieli to oddać. Razem ze mną w studium biorą udział Zbyszek, Kasia, Zdzisław. Dlatego, że będziemy studiować Słowo Boże, które jest napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, chcemy prosić w modlitwie o mądrość przekazaną przez Ducha Świętego, abyśmy Jego Słowo właściwie rozumieli i właściwie przekazali. Módlmy się. Ukochany Ojcze, w imieniu Pana Jezusa zapraszamy Cię na to studium, aby każdy z nas, a także z uczestników, którzy będą korzystać z tych praw, które objawiasz w swoim Słowie, mogli znaleźć odpowiedź, jakim byłeś, jaki był Twój stosunek, ale tak naprawdę jak bardzo blisko byłeś każdego człowieka, który w jakiś sposób nieraz niewypowiedziany potrzebował pomocy, a Ty wyciągałeś pomocną dłoń. Spraw, Panie, aby każdy ze słuchaczy, z widzów i także z nas nie ominął Twojej ręki i skorzystał z tej wyciągniętej dłoni, która wyciąga nas i chce pociągnąć ku sobie. Zapraszam Cię zatem przez Twoje imię i proszę o błogosławieństwo i obecność i przewodnictwo Ducha Świętego to na naszym studium. Amen. Amen. Dzisiaj chcemy studiować bardzo ważny temat, uważam, na temat Jezusa i grupę, którą współczesny świat określa jako margines społeczny. Może na wstępie w jakiś sposób określimy, kto to jest, co to jest margines społeczny, skoro świat go, czy ludzie tak często tych ludzi określają. Jeśli mogę użyć tego przykładu, którego sam Pan Jezus użył w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale i w wierszu 31, jest tam takie słowa, które Pan Jezus powiedział. Zaprawdę powiadam wam, że celnicy i wszetecznice wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Kiedy mamy tutaj wymienioną tą grupę dwóch jakby i celników i wszeteczników czy wszetecznice, to w pojęciu tamtych czasów to byli ludzie, którzy w żaden sposób nie zasługiwali czy nie mieli szans na łaskę Bożą i Boże zainteresowanie. Byli to ludzie, którzy wybrali czy wybierali grzech. Ludzie, którzy w pewnym momencie traktowali swoje życie, że mogą, to postępują tak, jak im się to podoba. Ale w pewnym momencie Pan Jezus używa właśnie tego przykładu i mówi, że Królestwo Boże nie jest dla nich zamknięte. Oni są wręcz przeciwnie, celnicy i ci, którzy chodzą za przekreślonych, wyprzedzają was do Królestwa Bożego. Jakby otwierając drzwi wszystkim ludziom, którzy mogą bardzo mieć niskie mniemanie albo wybierają w życiu drogę, która nie jest najlepsza. Nawet z Bożego punktu widzenia. Tak bardzo wyraźnie, bo ten przykład dla mnie, jakby tak to rozumiem. Zgoda. No, przede wszystkim chcemy odpowiadać w tym studium, jak Jezus takich ludzi traktował, których często określa się, że z nizin społecznych, czy też ludzi z marginesu społecznego. Czy z punktu widzenia Jezusa Chrystusa możemy taką grupę określać, że tacy ludzie są? Ludzie lubią dzielić społeczeństwo na jakieś kasty, na klasy, na jakieś grupy czy jakieś stowarzyszenia ekskluzywne, po to, żeby siebie dowartościować. Ale Pismo Święte ma tylko jeden podział. Grzesznicy i święci. I na tej ziemi był tylko jeden sprawiedliwy i święty, a wszyscy inni są grzesznikami. Stąd takie wybrzydzanie komuś, że jest jeszcze z marginesu społecznego, to
jest nie na miejscu, dlatego że w oczach nieba my wszyscy tworzymy jakiś margines. Na szczęście tak umiłowany przez Boga, że oddał za nas życie swoje. Tak jest. Właśnie to jest ta dobra myśl, którą bardzo chciałem podkreślić, że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. I dlatego jakiekolwiek dzielenie ludzi na grupy, kasty czy poniżanie, no jest niewłaściwe z punktu widzenia zbawienia, które dokonał Jezus Chrystus. Gdybyśmy jeszcze wzięli pod uwagę ten taki znamienny fakt, że na przestrzeni historii i tak gdybyśmy tak geograficznie spojrzeli na Ziemię, to nieraz bardzo różne grupy były nazwane marginesem społecznym. I również chrześcijanie byli i nawet teraz są nazwani marginesem społecznym i patrzą na nich z pogardą. Więc nie idźmy tymi śladami, abyśmy szufladkowali ludzi i dlatego, że na sądowej stoli przed Bogiem to tylko Pan Bóg jest na sędziowskiej stolicy. Są aniołowie, a my wszyscy ludzie jesteśmy na ławie oskarżonych. I to jest takie niepoważne, jeżeli się mówi do kogoś, ty jesteś tam o jedną kropeczkę bardziej brudny. Ja jestem troszeczkę lepszym, prawda? To są właśnie takie postawy faryzejskie, które nie umieją uszanować godności ludzkiej w każdym człowieku. A tą godność Bóg dostrzegł i uszanował. Tak. Bardzo słuszna myśl była podkreślona, że w dzisiejszym świecie w wielu społeczeństwach, czy nawet religiach, chrześcijanie traktowani są jako margines społeczny. Ale musimy też powiedzieć, przyznać się jako chrześcijanie, że myśmy też czasem traktowali innych jako margines społeczny i urządzali wyprawy przeciwko nim i wiele innych rzeczy złych. I dlatego naprawdę warto, abyśmy popatrzyli, jak Jezus traktował i naprawdę, jak na ten temat mówi Słowo Boże. Jest to niezwykle ważne. Proszę, Zbyszek. Dwie myśli tak mi się skojarzyły. Tu mam jeszcze wypowiedź z 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, pierwszego wiersza, a zbliżali się do Niego wszyscy. I tutaj są znowu celnicy, ale później Pan Jezus, Łukasz zaznacza, i grzesznicy, aby Go słuchać. Później ta myśl, jeszcze może do tej wrócimy, ale jeszcze jedną rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Tam się przybliżali do Pana Jezusa i chcieli Go słuchać. To znaczy, w osobie Pana Jezusa było coś, co sprawiało, że oni... popatrzcie, do kogo chcemy słuchać albo z kim przebywać? Kto nas akceptuje? Kto nam nie wytyka pewnych rzeczy? Bo oni prawdopodobnie w innym towarzystwie czuli się bardzo źle. Musieli być jakby nieakceptowalni. Ale myślę jeszcze o jednej rzeczy, tak przenosząc to na naszą współczesność jako odpowiedź i pytanie dla nas. Kiedy urządzamy imieniny, urodziny, czy zapraszamy tylko przyjaciół, czy też zapraszamy ludzi, którzy mogliby uchodzić w społeczeństwie, że nasi goście mogli powiedzieć, słuchaj, kogo ty zaprosiłeś? Czy gotowi jesteśmy zaprosić taką osobę? Czy taka osoba dobrze by się czuła w naszym towarzystwie? Od strony takiej, pomyślałem, bardzo praktycznej. Tak. Bo to jest pewien sprawdzian. Ja chciałem taki przykład podać, nie przez to, że jakoś się wybielić, że ja to jestem kimś szczególnym i tak dalej, ale na podstawie Słowa Bożego. Kiedyś moja córka, jak miała lat 7, 8, urodziny urządzała i pyta się, tata, kogo zaprosić? A tak chwilkę pomyślałem, zaproś tych kolegów i koleżanki, których nikt nie zaprasza, którzy są tak troszeczkę spychani, bo gorzej ubrani, albo bogatego prezentu nie przynoszą. I chyba to jest takie właściwe podejście. Tutaj cytowaliśmy ten tekst i to jest bardzo ważne z Ewangelii Mateusza, że celnicy, wszetecznicy przychodzili, słuchali go i tak dalej. Ja bym takie jedno pytanie, dlaczego akurat nie ta grupa ludzi przychodziła? Już częściowo Zbyszek powiedział. Jest takie powiedzenie, które tak często się używa, że do pełnej szklanki się nie doleje. A ci niektórzy ludzie, faryzeusze, nauczyni w piśmie i tak dalej, oni uważali się za sprawiedliwych, za pełnych, im nic nie potrzeba, nie czuli się grzeszni. A natomiast ci ludzie niczym
pusta szklanka albo niepełna szklanka, przychodzili i Jezus Chrystus ich dowartościowywał, wskazywał im drogę zbawienia. Bo w postępowaniu Chrystusa to było właśnie bardzo interesujące, że On przygarniał wszystkich ludzi. Ale nie oznacza to, że On się zniżał do ich poziomu. To On raczej brał tych ludzi i starał się podnieść wyżej. Gdy czytamy właśnie w Ewangelii Mateusza w 21 rozdziale, to tam jest przedstawiona taka miejsce. Zwrócił się do pierwszego syna i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Bardzo ważne jest jednak w postępowaniu człowieka, żeby się opamiętał. Bo chociaż z szacunkiem odnosimy się do każdego człowieka i szanujemy jego godność, ale niektórzy ludzie własnej godności jakoś uszanować nie umieją. I zejdą na dość taki niski poziom. I Pan Bóg mówi: opamiętaj się. Ja Ciebie kocham, ja chcę Cię przygarnąć, ja chcę Cię zaprosić do siebie na ucztę. Ale opamiętaj się. Co to znaczy opamiętać się? Zwrócić się w stronę Jezusa i powiedzieć: wybieram Pana mojego, Chrystusa za mistrza mojego. Tak. Ja mam pewien problem, dlatego że w momencie... Dobrze, że jeden tylko. Nie, tak, w tej myśli. Bo jeżeli ktoś trwa, wybierając grzech i stale w nim trwa, jakby nie chce, nie dostrzegam w jego postępowaniu chęci na zmianę tego postępowania. Akceptować, być cierpliwym, czy też po prostu powiedzieć: słuchaj, mam już dość, iż odejdź ode mnie. To jest nieraz mój dylemat, którym nieraz się zastanawiam i mówię: Panie Boże, no ja wiem, że Pan Bóg jest cierpliwy do końca, ale nieraz jako człowiek mówię, no próbuję Ci coś powiedzieć. Już rok, drugi, trzeci rok Ci mówię czy o pewnych rzeczach. Próbujemy. A Ty jaki byłeś, taki się nic nie zmieniłeś. Może narzędzia są niewłaściwe albo za mało miłości było, okazuje. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że tu jest pewien problem, a jeżeli ten człowiek mówi: ale mi jest z tym dobrze, ja lubię te złe rzeczy, ja je kocham. I tutaj wracam do tego, co powiedziałeś, Zdzisławie. Tutaj jest ta historia, oni, ten fragment, który jest powiedziany, oni byli gotowi, dostrzegli, że coś jest w ich życiu nie tak i oni mówią: nie, że postępuje nie tak i chcą się odwrócić od tego. I to jest jak gdyby Pan Jezus pragnie tych ludzi doprowadzić. Mówi: słuchajcie, wasza droga jest niewłaściwa, ja was nie przekreślam, ja wyciągam do was rękę i chciałbym was mieć, ale z drugiej strony pokazuje, że nie każdy nawet z tego chce skorzystać. To różnie bywa. Nasze zachowanie nie powinno być instrumentalne w tym znaczeniu, że będę dla ciebie dobry, jeżeli ty się zmienisz. My mamy być uprzejmi, życzliwi do wszystkich ludzi, ale Pan Bóg, Stworzyciel, On apeluje przez Ducha Świętego do serca każdego człowieka. Zmień się, przyjdź do mnie. Jak już jestem przy głosie, to chciałbym opowiedzieć, jakie wielkie kazanie wygłosił nieżyjący już kaznodzieja Emanuel Beretta w Jaworznie. Otóż przyjechał w sobotę do naszego zboru, wysiadł z autobusu, zobaczył człowieka, który leżał na przystanku, a tam wiele ludzi było. Porozglądał się, zrobił kilka kroków, ale odwrócił się, podszedł do niego, uniósł go i posadził na ławce. Trochę go oczepał i spokojnie poszedł dalej. To było jedno z największych kazań, jakie Emanuel Beretta w Jaworznie wygłosił. Dlaczego? Dlatego, że pokazał, że szanuje człowieczeństwo w każdej jednostce. Nawet która się zagubi w pijaństwie. Bo wiemy, że ja znam takich ludzi, którzy resztki jedzenia z kubów na śmieci wyjadali. Którzy przez całe lata byli pijani. Odwiedzałem ich w zakładach do leczenia alkoholików. A teraz są przykładnymi chrześcijanami, fantastycznymi obywatelami. To jest wielka radość nieba, że się ktoś właśnie zreflektował i się odwrócił od złego. Tak jest. To jest to największe zwycięstwo, jakie może być z pomocą Bożą odniesione. Tak. Mamy przykład w Ewangelii Jana. Jezus Chrystus udzielił wielkiej lekcji dla narodu tego, no, który traktował się jako naród wybrany,
judaiści i tak dalej. Jest to opisane w Ewangelii Jana w 8 rozdziale. I tam od wiersza pierwszego po 11, może nie będziemy tego wszystkiego czytać, ale co tam jest opisane? Może fragment przeczytajmy. Kasiu, przeczytaj. Co tam jest najciekawsze oczywiście dla ciebie w tym? Tak. I znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę, przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. A Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamionować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. I gdy oni nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Tak. Mamy konkretny przykład postawy Jezusa Chrystusa. Nie tylko on tak rozumiał i taką postawę zajmował, ale tym przykładem chciał też przekazać coś ważnego, no, swoim ziomkom, to znaczy narodowi izraelskiemu. Co takiego, jak uważamy? Dlaczego ten przykład jest tak dość obszernie opisany w Piśmie Świętym? Proszę bardzo, jak uważamy? Jak Żydzi, może konkretne pytanie też, jak Żydzi traktowali Samarytan? Albo to była Samarytanka. No zobaczymy, tak. Może później pozbieramy te wątki razem, ale mamy tutaj przedstawiony taki przykład, że złapano kobietę. Tak. Na jawnym cudzołóstwie. Pytam się, jak cudzołóstwo, no to chyba tam ich dwoje było. I tutaj się też taki niesmaczny szowinizm męski przejawia, że jak jest akt jakiś taki niemoralny, to kobieta zawiniła. Mężczyzna w równym stopniu tam zawinił, ale wiemy, że to była taka intryga już. Tak. To było wymierzone w Jezusa Chrystusa. I tego wątku może nie będziemy tak mocno poruszać, ale ważne jest to, że ta kobieta rzucona w pył drogi leżała, byłaś pewna swojej śmierci. Pewna. A Pan Jezus postanowił ją uratować. Nie uratować do grzesznego życia, bo na koniec jej powiedział: idź i więcej nie grzesz, ale chciał ją uratować, żeby dać jej szansę na poprawę. I bardzo skierując się swoją mądrością boską, zaczął pisać coś. Wyobrażam sobie, że tam nie jeden zaglądał i widział własne grzechy, opis brudów swojego życia. I tak, począwszy od najstarszych, się wycofali, uciekli. I Pan Jezus mówi: niewiasto, gdzie są ci, co cię potępiali? Ona mówi: no nikogo nie ma, Panie, ja ciebie nie potępię, ale idź i więcej nie grzesz. To są takie piękne słowa, że akcent nie jest tutaj taki wymierzony, tak byśmy myśleli, że od wtedy ją poniżył, bo on święty, ale ja ciebie nie potępiam, idź i więcej nie grzesz. To tak zabrzmiało jak najsłodsza muzyka. Tak jest. I dlatego pięknie zostało to oddane, ta postawa Jezusa Chrystusa, powiedział: ja cię nie potępiam, ale to nie znaczy, że dalej masz w tym grzechu trwać. Idź, nie grzesz, bo ten grzech cię upądla, ten grzech cię niszczy. Nie grzesz więcej, nie czyń tego więcej. I dlatego warto zwrócić na jedno i na drugą stronę uwagę. Proszę bardzo. Chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, co mnie tak zastanowiło, bo dzisiaj ktoś powie: nie będę faryzeuszem, nie będę tym uczonym w piśmie, już dzisiaj nikogo nie potępiam, ale z drugiej strony mamy pewne standardy i pewne normy, które normują, że to jest dobre, to jest złe, i w niektórych przypadkach one powodują, że jak gdyby umiejscowiamy ludzi w odpowiednim miejscu. I jeżeli ten jest na przykład alkoholik, ten jest narkoman, ten jest jak gdyby, przepraszam, użyję nawet przestępca różnej na to, jakiejkolwiek, to już ten człowiek w naszym odczuciu i prawnie jak gdyby już jest poniżony. I niekiedy chwytamy się tej samej myśli i niekiedy jak gdyby zaczynamy w naszym takim sposobie myślenia myśleć jak faryzeusze, jak o nim myślimy, to najchętniej chcielibyśmy go ukarać.
Chcielibyśmy go nie wyciągnąć z tego stanu, dlaczego jest, a tak dalej, tylko dokonać jak gdyby takiej, nie chcemy z nim mieć do czynienia, już zupełnie izolacja. Ja nie chciałbym zapraszać mordercy, przepraszam, bym się bał. Pytanie, czy kogoś, kto jest złodziejem, zaprosić złodzieja do domu? No nie bardzo. Czy ja mu zaufam? Ale już dokonuję pewnego rodzaju, i to jest też bardzo taka śliska granica. Przypominam sobie, kiedyś zaprosiłem człowieka, którego znalazłem na ulicy. Nawet nie chodzi o to, byłem młodym człowiekiem, też trochę naiwnym. To był narkoman. Mówi, że walczy. Dobrze, chodź do domu. Zostawiłem mu dom, bo musiałem iść na uczelnię wtedy, bo to był w starych latach. Mieszkanie, wszystko ten. Ale zamknąłem go. Słuchaj, bo on mówi, nie mogę wyjść, bo mnie ciągnie. Słuchaj, mówię, zamykam cię, nie wychodź. No przyszedłem wieczorem. Jego już nie spotkałem i pewnych rzeczy w domu też już nie było. Ale i wtedy takie uczucie jest, gdzie jest ta granica naszego zaufania. Bo nieraz człowiek w młodości tak mówi, no gdzie tu połączyć? I tutaj dostrzegam, że uczeni w pewien sposób, oczywiście nie chodzi już, tylko myślę o dzisiejszym sposobie myślenia wielu osób. Czy czasem my także nie dokonujemy, że zbudujemy mur, który w pewnym momencie tego człowieka czujemy jak tą cudzołożnicę i chętnie byśmy ją... Może aż tak daleko nie, ale w pewnych skrajnych sytuacjach moglibyśmy instrumentalnie ją wykorzystać, żeby zrobić coś złego. Tak. Tutaj możemy też podkreślić, że to jest metoda sprawcy złego, szatańska. Człowieka wciągnąć do zła, a jak go wciągnie i już tam jest na dnie, według tej opinii, to następnie mu pokaza, dla ciebie już nie ma wyjścia. To już najlepiej, gdybyś skończył z sobą. Jezus Chrystus każdemu oferował dar zbawienia, wyjście, moc, aby mógł się z tego stanu oczywiście wyrwać. Zastanawia mnie ciągle to określenie i tak myślę sobie teraz, co znaczą słowa idź, ja ciebie nie potępiam. Czy to oznacza przyzwolenie Jezusa Chrystusa na grzech? Proszę zwrócić uwagę, że tam jest określenie ja ciebie nie potępiam. To nie znaczy, że Pan Jezus Chrystus grzechu nie potępia. On umiał rozdzielić grzech od człowieka. I dlatego później powiedział, idź i więcej nie grzesz. W tym znaczeniu Pan Bóg do każdego z nas się odnosi. Mówi, ja ciebie nie potępiam. Ja znam twoich przodków, ja znam twoją historię, ja znam niziny, z których wyszedłeś, kłopoty twojego życia. Ja ciebie nie potępiam. Ale idź i więcej nie grzesz. Tam nie ma akceptacji na brudy, na grzech. Tak. Tam jest miłość do grzesznika, ale Pan Jezus wyraźne dał stanowisko odnośnie grzechu. Żeby czasem ten przykład nie służył jako taki parawan, dlatego że róbmy co chcemy. Tak. Jedną rzecz myślę, że tu faryzeusze zrobili dobrze, chociaż wcale tego tak nie chcieli. Bo kopiąc dołki jakby pod Chrystusem, tak, bo go wystawili na pewną próbę, mówiąc o tym przykładzie, tak naprawdę tą cudzołożnicę przyprowadzili do Chrystusa. I to jest ta jedyna rzecz, którą zrobili jak najwłaściwiej, tak, która im się udała, można powiedzieć, przypadkowo. To jest to, co my generalnie robimy. Tak? Jeżeli czujemy, że jesteśmy grzeszni, czy mamy kogoś prowadzić innego, to do Chrystusa właśnie. Tak. I to spotkanie czym zaowocowało? Jeżeli spotykamy Chrystusa, nigdy nie wychodzimy jakby tacy sami. Nie zostajemy obojętni na to, co na spotkanie z Jezusem. Bo czy oni to świadomie uczynili, czy nieświadomie, to też jest prawda, ale faktem, że ona się znalazła w obliczu Jezusa Chrystusa. Bo przede wszystkim z tego przykładu wiadomo, że to była pułapka na Jezusa Chrystusa. Mhm. Bo jak powie potępić ją, tak, bo jakieś nowe tam prawo, no to go skarżą przed władzami rzymskimi. Żydom nie wolno wtedy było wydawać wyroki śmierci. To go oskarżą. A jak powie puścić wolno, tak. No, to znaczy, niech dalej grzeszy i tak to, co przed chwilą Zdzisław powiedział, no to też nie będzie właściwe. Więc oni uważali, że Chrystus znalazł się w takiej pułapce, że nie ma wyjścia dla Niego. Tylko jest jedno wyjście, o którym ludzie często zapominają. Jakie? Przebaczyć można.
I to jest wyjście. Wtedy sprawiedliwości staje się zadość, a miłość nad grzeszniką. Szkoda, że dzisiaj ludzie tak mało z tego prawa korzystają. Dobrze. Zauważmy, że o ile cudzołożnica wyszła jakby usprawiedliwiona, z tą, mam nadzieję, chęcią do tego, by zmienić swoje życie, o tyle pozostała reszta odeszła i myślę, że też miała czas na nawrócenie. W Mateusza w 21 rozdziale i w 32 wersecie jest tak napisane. Albowiem przyszedł Jan do was ze zwiastowaniem sprawiedliwości, ale nie uwierzyliście mu. Natomiast celnicy i wszetecznicy uwierzyli mu. A wy, chociaż to widzieliście, nie odczuliście potem skruchy, aby mu uwierzyć. Mm-hmm. Czyli tak niekoniecznie jest. W danej chwili, ale daje czas, Bóg zawsze daje czas. Mogliście potem uwierzyć, tak? Tak. Potem odczuć tą skruchę. W tym przykładzie jedno dla mnie też jest takie szczególne, że Jezus Chrystus pisał te grzechy i to na piasku pisał prawdopodobnie. A ludzie są, żeby czyjeś błędy, upadki chętnie wypisali w granicie. Tak. Jezus Chrystus na piasku wypisał i to można było szybko zmazać i śladu po tym nie ma. Na nikogo to palcem nie wskazał. Nikogo. Ty. Ty taki jesteś, no. Oczywiście. Tak jest. Dobrze, ale teraz patrzmy dalej. No jest też opisane w Ewangelii Marka i to w całym rozdziale. Piątym zachęcam, żeby no, ten rozdział czytać wszystkich miłych słuchaczy. I tam jest opisane, że przyszedł ktoś, który był według opinii ludzkiej w najgorszym stanie, w jakim mógł się znaleźć. Co to był za stan według Ewangelii Marka? Proszę bardzo. No, człowiek opętany. Tak. Po pierwsze opętany. Przez jakie siły on był opętany? No, demoniczne. Demoniczne, które na pewno te siły demoniczne wprowadzały go w nałogi i wiele, wiele innych rzeczy. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym człowieku? No w grobach spał. To już, no już, już grób już najmniej się do spania chyba oczywiście nadaje. Oczywiście, tak. Wiązali go łańcuchami, a jakieś siły demoniczne dawały tą możliwość, że zrywał oczywiście. Nikt go nie mógł poskromić. Nikt go nie mógł poskromić, prawda. Co jeszcze? Znaczy ja bym powiedział tak. Zrobili po ludzku to, co mogli. Dlatego, że ten człowiek stanowił zagrożenie. No, powiedzmy inaczej, gdybyśmy spotkali się z człowiekiem, który jest obłąkany i który w jakiś tam sposób, czy no, schizofrenik, no, teraz słyszymy w wiadomościach, że człowiek chory zamordował własną rodzinę i tak dalej, to jest choroba. W pewnym momencie to pokazuje, że jakieś działania są potrzebne, więc tutaj mamy jakby, ja zwracam w tej chwili uwagę na to, że to nie jest tak, że no, Pan Jezus powiemy, no, przychodzi do tego człowieka i tylko zwracam uwagę na to, że jak gdyby nieprzypadkowo do tego miejsca trafia. Tak. I jakby mam rozwiązanie dla przypadku, którego z ludzkiego punktu widzenia jest nie do rozwiązania. Ludzie zrobili wszystko, co mogli i okazuje się, że Pan Jezus może wkroczyć tam, gdzie jako ludzie jesteśmy już bezradni. Nieraz myślę tu o uzależnieniach, jakie dzisiaj są, w jakich człowiek się może znaleźć. I teraz postawimy pytanie, czy znamy takie przypadki ludzi, którzy byli naprawdę, wydawało mi się, przekreśleni, wybrali zło i tak dalej, ale w pewnym momencie pojawia się Chrystus w ich życiu i nagle ci ludzie stają się zupełnie innymi, porzucają nauk, który wydaje się nie do porzucenia. Jak Chrystus rozwiązał ten problem? Ja może bym wyjaśnił też jedną taką kwestię, żeby nie było nieporozumień. Takie sławne amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne do wykazu chorób psychicznych włączyło opętanie. Są inne choroby, które wynikają z zaburzeń mentalnych, pod wpływem różnych czynników wewnętrznych, zewnętrznych. I właśnie schizofrenia, i depresja, i inne jakieś omamy, prawda? To są choroby psychiczne, gdzie należy leczyć z całą troską, szacunkiem dla tego człowieka. Również ci, którzy są opętani, należy im się troska. Ale wiemy, że jest specyficzna taka zmiana ludzkich zachowań, która wynika z opętania. Ale ja chciałbym opowiedzieć troszeczkę o innym opętaniu.
Kiedyś byłem w Opolu przy tym letnim, na tej letniej scenie i jeden człowiek bardzo zacny, który był pastorem, opowiadał, mówi, piłem, mówi, na umór. Opętało mnie to do końca. Tu mnie wrzucali do gazika, mówi, z jednej strony, z drugiej wyskakiwałem, uciekałem. Nie mogli mnie poskromić. Ja mówię, no jak to się skończyło? Mówi, gdyby nie Pan Jezus, to bym źle skończył. Tydzień temu byłem, kilka dni temu byłem w więzieniu. Rozmawiam z jednym człowiekiem, z którym, którego już darzę taką sympatią, że po trzecim spotkaniu się uścisnęliśmy. Widziałem, że ma blizny prawie do uszu, ale nie chciałem go pytać, dlaczego to się stało. I on mówi tak, mam 25 lat dostałem. No to już wiemy, za co się 25 lat dostaje. I pytam się, no co zrobiłeś? A on mówi, miałem 17-18 lat. Zabiłem człowieka nożem. Mówi, myślałem, że oszaleję. Mówi, jak raz złapałem żyletkę, to sobie tak ciąłem twarz i te usta. Mówi, jakby nie Jezus Chrystus, jakby nie mój Pan, to ja bym tutaj oszalał i bym skończył. Tak. Popatrzcie się, że Pan Jezus potrafi wyrwać człowieka, tnąć taki sens życia. On mówi, ja wierzę, że to się jakoś poukłada, że mnie z tego Pan Jezus wyprowadzi. Pana Jezusa nazwał swoim Panem. Tak. I to już mamy odpowiedź na to, co jest opisane w Ewangelii Marka w 5 rozdziale. Ten praktyczny przykład współczesny, byśmy powiedzieli. Bo co Jezus Chrystus z tym człowiekiem, dla którego nie było wyjścia, ludzie nie mieli rozwiązania, wiązali go łańcuchami. Co Chrystus uczynił? Konkretnie odpowiedzmy, co Chrystus dla niego uczynił? Nie, uwolnił go. No tak. Uzdrowił, usunął. Ale ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną postać, która może troszkę odbiega, ale też na to, że Łotr na krzyżu. Kiedy mamy skazańca, który także jest przestępcą i w oczach w większości społeczeństwa prawdopodobnie słusznie się tam znalazł. I można by powiedzieć, zasłużyłeś, no to teraz tak, umieraj. To cierp, musisz teraz odpowiedzieć za swoje winy. I nieraz to sprawiedliwość się tego domaga. Ale w pewnym momencie widzimy tam Pana Jezusa, który w pewnej chwili ma słowa pociechy dla tego człowieka. I zauważmy, jak każdy z nas, zna tą historię, ona jak się kończy. Okazuje się, że człowiek, który ma pełną świadomość swojego przestępstwa, zła, upadku i niemożności nawet naprawienia tego, nie jest przekreślony i ma szansę jeszcze. Tak, jeszcze jedna ważna rzecz, dlatego że ten człowiek chciał z Jezusem zostać. A co mu Jezus powiedział? Tak. Uczynił go misjonarzem. Tak jest. Ale wracając też do tego, przepraszam Kasiu, co idź do domu i pokaż się, jaki byłeś, a jaki tak. teraz po spotkaniu z Jezusem jesteś. Tak, ale wracając jeszcze, żeby tak zakończyć historię. Nie miał Pan Jezus słów dla króla Heroda, tak. bo on już cięciem Jana skończył, no nie mogę powiedzieć, że jakiś limit, prawda, ale on odsunął się od Boga tyłem i bokiem. A ten Łotr uzyskał jak nikt w Piśmie Świętym, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Tak jest. Chwała Panu za to. Jak to wszystko czytamy, to chwała Panu za to i obyśmy, no, podążali tym śladem Jezusa Chrystusa, a ratowali też innych. Mamy jeszcze inne wspaniałe przykłady. Ich jest mnóstwo w Biblii, ale my tylko kilka wybraliśmy, że Jezus Chrystus wtedy, kiedy pogardzano niektórymi narodami, pogardzano niektórymi religiami, to było i to w dzisiejszym świecie jest. Między innymi Żydzi kim pogardzali? No, za nic mieli Samarytan. Samarytan, oczywiście. I Jezus Chrystus co uczynił, aby zmienić tą postawę, pokazać i dla tych ludzi, co Jezus Chrystus uczynił. Na przykładzie jednej Samarytanki. Ale mam pytanie. Tak. Ona tam chyba 5 mężów miała. Z każdym ślub miała? Chyba nie. No tak. A z tym ostatnim na pewno nie. Powiedzieli, że to nie jest mąż. Ale taka ciekawa kwestia. Jak ktoś tak nieformalnie z kimś siedzi, to mówią tak, to nawet nie możesz przystąpić i skorzystać w niektórych takich wielkich religiach chrześcijańskich z tych,
z takich dobrodziejstw szczególnych Bożych. A Pan Jezus do niej rękę wyciągnął. Oznacza to, że nie ma ludzi wyłączonych z chrześcijaństwa, z łaski Bożej. Tak. Każdy może przyjść. Tak. To nie znaczy znowu, że zaakceptował, że każda kobieta ma mieć 5 mężów, ale delikatnie jej dał do zrozumienia, że źle zrobiła, a ją przygarnął do siebie. Tak. I umiejętność, ja tu podziwiam, umiejętność Jezusa Chrystusa w rozmowie. Mm-hmm. Bo przecież można by ją pokazać. Ty, kobieto, to już 5 mężów miałaś. Tak. A teraz masz jednego, który wcale nie jest twoim mężem i tak dalej, i tak dalej. Czyli mógł tak powiedzieć. A on co powiedział? Zawołaj męża. Subtelnie. Tak. Ona pomyślała, którego? Czyli ona sama doszła do wniosku, że to, co czyniła, to, co uczyniła, czy jeszcze czyni, że to jest złe. Czyli tu od Jezusa Chrystusa musimy się też uczyć podejścia do takich ludzi, żebyśmy tak palcem nie pokazali i wymienili i tak dalej. Najlepiej, jak ludzie tak poprowadzimy rozmowę, że sami dojdą do wniosku, że to, co uczynili, czy to, co czynią, jest złe. A Jezus pomaga wtedy zerwać z tymi przecież rzeczami. Chrystus znał grzechy wszystkich ludzi. Tak. On mógł tych faryzeuszy tak wypunktować, apostołów, Judasza, ale zawsze był tak delikatny, jest wzorem naprawdę kultury i taktu. Tak. Tak, ja myślę, że z wielkim zawsze szacunkiem podchodził do człowieka. I myślę, że mamy teraz taki pewien deficyt. Deficyt tego szacunku jednego człowieka do drugiego. Czasem oglądam, zdarzyło mi się oglądać seriale, w których gdzieś tam teksty, które relacje między ludźmi polegają tylko na jakichś ściętych ripostach do siebie i coś po prostu, co jest straszne. A właśnie Chrystus tutaj, nawet do tej Samarytanki, wręcz odwrotnie, powiedział do niej, prawdę powiedziałaś, więc jakby podkreślił to, co ona potrafi dobrze zrobić, tak? Co jest w niej dobre, co, że się potrafi przyznać. I dlatego tacy ludzie właśnie, grzesznicy, którzy, wszyscy jesteśmy grzesznikami, bo tak mówi Biblia, ale tylko ci, którzy zdawali sobie z tego sprawę, potrafili przyjść do niego i tacy przychodzili. A ci, którzy niestety nie zdawali sobie z tego sprawy, którzy uważali się za sprawiedliwych, no, odrzucali tą łaskę Chrystusa. Tak. I ona stała się wielką misjonarką Jezusa Chrystusa. I to wszystko wskazuje, że ona uporządkowała swoje życie. I następnie świadczyła o tym, który jej przebaczył i tyle rzeczy objawił. Nikt nigdy nie przyszedł do Jezusa Chrystusa i odszedł od Niego takim samym, jak przyszedł. Mhm. Te wszystkie historie świadczą o tym, że z jakichkolwiek grup społecznych, gdy do Chrystusa podeszli, to odeszli nieco inni. Z wyjątkiem tych, co tutaj brat powiedział, że byli tak w swoim przekonaniu pełni i sprawiedliwi, że nie potrzebowali w ogóle kontaktu z Panem Jezusem. Tak jest. Zgoda. To popatrzmy jeszcze raz na ten stosunek Jezusa Chrystusa do tego, co nie wiem, dlaczego świat nazywa marginesem społecznym. Jezus Chrystus nikogo tak nie traktował i nie nazwał. To nie znaczy, że uważał, że ich sposób postępowania jest dobry, ale starał się ich z tego dołu, z tych nizin wyciągać i postawić w właściwym miejscu. I dlatego jeszcze raz popatrzmy na Jezusa Chrystusa i tych grzeszników. Jaki był ich stosunek? Na przykładzie Ewangelii Mateusza 9 rozdział. Tak. Możemy nawet przeczytać od 9 po 13. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy na to rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy, chcę raczej miłosierdzia niż ofiary.
bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Tak w cudzysłowie powiedział to sprawiedliwych, bo kto tam był sprawiedliwy? Byli tylko tacy, którzy się mieli za sprawiedliwych i nie potrzebowali łączności, przyjaźni z Chrystusem. Tak. I to jest wspaniałe, że takich ludzi powoływał nawet do grona swoich najbliższych, jako swoich współpracowników, i oni byli współpracownikami i poszli ratować i ratowali tych, którzy w podobnym stanie byli, jak... Ich najlepiej rozumieli. Ich najlepiej rozumieli, oczywiście. I to jest wspaniałe. I przede wszystkim, no, gdy to studiowaliśmy na podstawie Słowa Bożego, te konkretne przykłady z życia Jezusa, no cóż nam innego pozostaje? Stwierdzić, że nikt nie jest wyjęty spod łaski Bożej. Oczywiście, że Chrystus za wszystkich umarł. No i skoro jest tak, no to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko uwielbić Jezusa Chrystusa, podziękować Mu za to, no i z pomocą Jego podążać Jego śladem. Pomódlmy się na zakończenie. Panie i Boże, dziękujemy Ci bardzo i z głębi serca za to, że nas ukochałeś i za to, że traktujesz nas równo i chcesz, byśmy byli blisko Ciebie. Chcesz, byśmy porzucili grzech, byśmy mogli żyć razem z Tobą. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego grzechu, którego nie jesteś w stanie nam wybaczyć. Dziękuję Ci za to przebaczenie i dziękuję Ci za Twoją miłość. Proszę Cię o to, byśmy mogli żyć i dzielić się z tą nowiną, tą dobrą radością z innymi. A dotknij również wszystkich serc potrzebujących teraz Twojego pokrzepienia i Twojej łaski. Niech będzie chwała Tobie, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Serdecznie, szanowni Państwo, zapraszam na kolejne studium, które będzie za tydzień, a będziemy studiować temat na przykładzie Biblii Bogaci i Sławni. Serdecznie zapraszam. Będzie to bardzo ciekawe studium.